Dzisiaj w programie Legnica Miasto do Życia opowiemy o nowym miejskim kalendarzu na rok 2017. Opowiemy również o pewnym artyście, który intensywnie nad nim pracował, a także dowiemy się, gdzie w Legnicy możemy odnaleźć jedyne w swoim rodzaju zaczarowane miejsca. Magiczna Legnica, taki tytuł nosi nowy miejski kalendarz, którego autorem jest Jarosław Jaśnikowski. Co kryć ma się pod tajemniczą nazwą całego projektu? O tym opowiadał sam artysta. Chciałem pokazać miasto, które Legniczanie znają na co dzień, w troszeczkę innym świetle, troszeczkę w innych barwach, w innej historii w ogóle. Śledziówki, piec hutniczy, satyrykonowy Filipek czy budynek Letia Business Center. To tylko niektóre z obiektów widocznych na tytułowej karcie kalendarza. Ta Art Legnica też została zawarta w tym obrazie i widzimy tutaj elementy z Festiwalu Srebra, widzimy satyrykonu elementy, Legnicy Kantat Legnickiej czy Letniej Akademii Filmowej. Też Państwo dopatrzycie się tutaj fragmenty, które zostały umieszczone. Także jest to taki kompilacja tego wszystkiego, co miasto w sobie zawiera. Krótko mówiąc, na karcie tytułowej widzimy to, z czego Legnica słynie i dzięki czemu jest rozpoznawalna na Dolnym Śląsku, w Polsce, a także i na świecie. Taka też będzie każda z kartek kalendarza. Dlatego są elementy budynków, które wszyscy Legniczanie znają. Zarówno tych starych, tak jak brama Głogowska, jak i nawiązanie na przykład do budynku Leti, który jest jakimś symbolem nowoczesności tutaj w Legnicy. Jest na pewno element tego takiego ognistego serca miasta, czyli tego przemysłu Huty Miedzi, która w sumie tutaj w formie tych ogni jakby całą tą machinę napędza. Jest przyszłość, jest młodość w postaci twarzy tej dziewczyny. Wszystkie miejsca przeniesione na płótno dzięki artyście mają świadczyć o niezwykłej atrakcyjności Legnicy. Myślę, że mieć ten kalendarz każdy będzie chciał, bo mieć ten kalendarz to będzie wyjątkowa też i taka wizytówka miasta. Nieprzypadkowo do pracy nad dziełem zaproszono Jarosława Jaśnikowskiego, artystę legniczanina, którego prace znane są w całej Polsce, jak również za granicami kraju. Ale swój warsztat zdobywał w naszym regionie. W Głogowie skończyłem studium sztuk plastycznych, właśnie zdając dyplom z malarstwa w pracowni Telemacha Pilicidisa, taki znany tutaj dolnośląski artysta. No i maluję już od 25 lat. I od 25 lat tworzy we własnym stylu, inspirując się techniką, machinami, science fiction. Dzięki swoim artystycznym poszukiwaniom stał się czołowym przedstawicielem kierunku w sztuce, zwanego tak zwanym realizmem magicznym. Brzmi tajemniczo? To
to jest jakaś forma surrealizmu, który no w Polsce może właśnie ewoluował właśnie w formie magicznego realizmu. Wielu artystów jest tutaj, którzy się właśnie utożsamiają z tym kierunkiem. Natomiast, no tak jak mówię, nawiązują w dużej mierze do surrealizmu i z niego się wywodzi. Natomiast każdy z nas gdzieś tam stara się dodać jakieś swoje elementy. Realizm magiczny ukazywać ma świat rzeczywisty, który przenika się ze światem nadprzyrodzonym, magią i fantastyką. A jak twierdzi sam Jaśnikowski, Legnica potrafi inspirować, bo jest niezwykle tajemniczym miastem. My może tak żyjąc na co dzień w tym mieście nie dostrzegamy tych fajnych niuansów, które są bardzo piękne, efektowne w Legnicy, niuansów, chodzi mi o architektonicznych, ale tak jakby dobrze się przypatrzeć, spojrzeć na to innym kątem, a tutaj praca na tym kalendarzu troszeczkę wymusiła na mnie to, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć na pewne budynki, no to sprawia, że jeszcze można się bardziej zafascynować tym, co nas otacza. Legnica to także miejsce, które ma swoje tradycje. Jedną z nich są właśnie miejskie kalendarze, które powstawać mają od 2002 roku. Obrazy z tegorocznego mają pojawiać się w przestrzeni miejskiej w różnych formach. Ten projekt jest projektem całorocznym, bo wokół tego jeszcze będziemy tworzyć inne wydawnictwa, bo pokażą się kalendarzyki listkowe, pokażą się być może jeszcze pocztówki czy karty tych kalendarzy. Pokażą się też i pakiety typu torby, smycze i inne. Magiczna Legnica ma oczarowywać przez wszystkie miesiące roku. To wszystko będzie dotyczyło właśnie całego projektu Magicznej Legnicy, która ma żyć przez cały rok, a być może przeniesie na kolejne lata, tak żeby to nie był epizod i pójdzie to w zapomnienie, bo ten projekt jest wart tego i Legnica jest warta tego, żeby to żyło. A kiedy zobaczyć będziemy mogli już wszystkie karty kalendarza? Miejska promocja kalendarza będzie miała miejsce 16 grudnia. Tradycyjnie staramy się, by to miało wydarzenie miejsce w galerii, jednej z galerii. Lecz 16 grudnia nie ma być końcem tematyki legnickiej w twórczości Jarosława Jaśnikowskiego, ale właśnie początkiem. Niesamowita frajda, satysfakcja i myślę, że to nie będzie koniec, że będzie dalej jakaś kontynuacja tematów legnickich, że będą mimo wszystko powstawały dalsze obrazy, bo pomysłów tutaj na możliwość jest bardzo wiele. Warto jednak dodać, że w niedzielę 12 grudnia legniczanie będą mogli spotkać Jarosława Jaśnikowskiego, a także innych twórców polskiego realizmu magicznego, Marcina Kołpanowicza, Edwarda Schuttera i Jacka Szynkarczyka. W siedzibie Muzeum Miedzi w Akademii Rycerskiej będą oni wspólnie tworzyć jeden obraz. Ich praca rozpoczyna się o godzinie 16, a do zobaczenia, jak powstaje dzieło, zaproszeni są wszyscy legniczanie. Wstęp wolny. A czy magiczna Legnica rzeczywiście oczarowuje? Ocencie Państwo sami.